Często rozmawiając ze znajomymi słyszę, nie interesuje się polityką. A bardzo często nie wiemy, że polityka za to interesuje się nami. Bardzo dba o to, żeby o nas wiedzieć, ile zarabiamy, co robimy. Polityka to opowiadanie o tym, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, co jemy, jak wypoczywamy, jak śpimy, co zostaje w naszych portfelach. Przychodzą takie chwile, co 10, 20, 30 lat, że musimy się o tym boleśnie przekonywać, ale nie wyciągamy z tego wniosków. Polityka to opowiadanie o naszym życiu. Te decyzje zapadają w Sejmie poprzez tworzenie prawa i kontrolę jego wdrażania i przestrzegania. Parlament nie może być fikcją podporządkowaną jakiemuś szefowi jednej partii. Ja to w młodości już przerabiałem. Jedyna słuszna droga. To jest powód, dla którego zdecydowałem się znowu stanąć i podjąć wysiłek zmiany tego. Podejmuję trud uzyskania mandatu, by przeciwdziałać dalszemu otumanianiu polskiego społeczeństwa, polskich dzieci i młodzieży takimi wspaniałymi wymysłami jak Lex Czarnek. Pracując w obszarze reedukacji dorosłych i edukacji dzieci i młodzieży nowoczesnymi metodami, między innymi programowanie, wiem, że takie ustawy cofają nas do czasów przedrozbiorowych. Jak to się skończyło? Wystarczy zajrzeć do książki historii. Oczywiście nie polecam książki hit. Potrzebujemy uwolnić z obozów biurokracji i fiskalizmu przedsiębiorczość. To nie jest teoretyzowanie i wymądrzanie się. Od kilkudziesięciu lat prowadzę działalność gospodarczą. Sam zarabiam na swoje własne utrzymanie i swojej własnej rodziny. A mając zawód doradcy gospodarczego, mogę się pochwalić, że założyłem kilkaset przedsiębiorstw. Pomogłem założyć kilkaset firm na terenie Dolnego Śląska. To jest ponad 200 firm w powiecie świdnickim, kłodzkim, ząbkowickim, wałbrzyskim. To są twarde liczby. Ci ludzie dzisiaj do mnie dzwonią i pytają się, co dalej mamy robić. Fajnie opowiadałeś, że będziemy wolni. Okazało się, że założyliśmy sobie pętlę na szyję. Prawo gospodarcze musi służyć rozwojowi przedsiębiorczości, a nie budżetowi. Idę walczyć o to jako praktyk przedsiębiorczości, a nie teoretyk.